Panie Adamie, pan wywodzi się z Wałbrzycha. Jak pan wspomina te lata spędzone w tym okręgu? No bardzo miło, bo wiadomo, że tam zaczynałem swoją karierę sportową poprzez wszystkie szczeble juniorskie. No i jakoś tak się takim czy pracą, czy solidnością okazało się, że wyszedłem z tego Wałbrzycha w pewnym momencie i poszedłem w świat tej wielkiej piłki. No i tak się też stało, że mimo wszystko miło wspominam to, bo ta praca przede wszystkim w klubach, czy w Górników, czy w Zagłębiu Wałbrzych, gdzie występowałem, była bardzo dobra. Bo trenerzy byli, przede wszystkim byli piłkarze, którzy potrafili przekazać wiele, wiele rzeczy, gdzie nie można się w ławce szkolnej tego nauczyć i to był bardzo miły okres. Kto był dla pana autorytetem? W młodości? Jako trener, czy jako zawodnik, czy... Wszystkie te opcje. No wiadomo, że było wielką nobilitacją trenować u boku takich trenerów czy byłych piłkarzy, jak Joachim Stachuła, czy Jan Cieszowiec, czy mój ojciec, który trenował bramkarzy, też jako były bramkarz. Także no było kilku trenerów, którzy naprawdę też się przyczynili do tego, że ten wałbrzyski sport był widoczny na boiskach ligowych, reprezentacyjnych i tak dalej. Także z tego klubu Zagłębia się wywodziło też wielu reprezentantów Polski w różnych kategorii wiekowych. Także oczywiście konkurencja była bardzo duża, bo wszyscy się pchali do piłki, wszyscy chcieli być piłkarzami, ale to było coś, co bardzo miło wspominam, bo nauczyłem się wiele rzeczy od fachowców, którzy zdobywali swoje doświadczenie na boiskach i potrafili to przekazać nam, młodym adeptom. I to było najważniejsze. To, co jest najważniejsze w piłce, to można się nauczyć od ludzi, którzy to sami przeżyli. Później była kariera w Bundeslidze. Jak pan wspomina te wszystkie kluby, które pan pracował? W których grałem, to bardzo miło, bo wiadomo, że kariera jest bardzo długa i przebić się na ten sam szczyt, bo Bundesliga to już był ostatni etap jakby mojej kariery. Po drodze były również kontuzje, które gdzieś mnie eliminowały w szybszym przejściu do pewnych rzeczy. Także trzeba było walczyć o to, żeby tam się dostać i przede wszystkim też przełom polityczny w Polsce, wiadomo, okres komunistyczny się skończył w 1989 roku i to był też taki sygnał może nie sygnał, ale było też to, że można było już wyjeżdżać jako zawodnik do zagranicy, do klubów zachodnich i to był ostatni etap, ale te wszystkie, ta cała droga poprzez Zagłębie Wałbrzych, poprzez Śląsk Wrocław, poprzez Fortunę Köln, poprzez Gütersloh i potem na końcu Leverkusen, to była ciężka i żmudna, także no trzeba pracować i trzeba się starać, żeby się dostać. Teraz jest dobrze, że młodzi chłopaki szybko trafiają na zagraniczny rynek? Znaczy, ja mam swoje zdanie i wielokrotnie o tym mówiłem, że to jest największy błąd, jaki może być. Oczywiście jest wielu, którzy uważają inaczej, że to szkolenie za granicą jest lepsze, to szkolenie czy prowadzenie zawodnika jest lepsze, ale czy to jest dobre dla samego zawodnika, nie wiem. Jeżeli zawodnik w wieku 15 lat wyjeżdża za granicę, jest odcięty od swojego środowiska, odcięty od rodziny przede wszystkim, od szkoły, bo wiadomo, że są problemy językowe, podejrzewam, w tym wieku, jeszcze są, a ty musisz skończyć szkołę, ty musisz ewentualnie zrobić maturę, ty się musisz kształcić. Piłka jest piękna, ale bardzo krótka i nie wiem, czy sobie wszyscy zdają sprawę z tego, jak ciężki to jest, jaka ciężka droga to jest do przebycia, żeby się przebić w takim klubie. Na dzień dzisiejszy, patrząc po tych wszystkich wyjazdach młodych chłopców, młodych piłkarzy, no to tylko takim przykładem jest Wojtek Szczęsny, który zaistniał, tak? A większość chłopców z tego raczej sobie nie daje rady z tym, a wraca do Polski. Oczywiście oni są może lepiej przygotowani, oni są ukształtowani lepiej, poznali tą prawdziwą profesjonalną piłkę, ale to wydaje mi się jest, no ja się z tym nie zgadzam i uważam, że to nie jest dobra droga. Jak sobie mogą radzić takie kluby jak Lechia, Dzierżoniów pod względem finansowym? O, to jest pytanie nie do mnie, bo tutaj najlepiej to chyba ludzie, którzy pracują w klubie, wiedzą doskonale, jak to wygląda. Ja ze swoich młodzieńczych lat pamiętam, że tutaj Lechia, jak i wasz konkurent Zamiedzy, Bielawianka, prowadziły bardzo dobrą pracę
z młodzieżą i to było, i to z tych klubów się też wywodziło kilku fajnych piłkarzy, którzy poszli świat, ale to wydaje mi się jest trochę ciężki okres dla tych małych klubów, tak? Bo wiadomo, Lechia kiedyś występowała w drugiej lidze, potem był taki dosyć mocny upadek i gdzieś to zaczyna funkcjonować, ale wydaje mi się, że jeżeli miasto czy gmina przychylnie patrzy na sport, żeby tą młodzież odciągać od używek podwórka takiego chuligańskiego, to jest dobry adres, żeby tu przychodzić, tak? Żeby odbywać poprzez tych trenerów, którzy są zatrudnieni na zajęcia, żeby się kształcić, żeby się rozwijać. I oczywiście kształtuje sport, kształtuje charakter. Przed nami Euro 2016. Jak pan widzi reprezentację Polski na tym turnieju? No widzę bardzo dobrze. To jest wielki sukces, że awansowaliśmy do tego turnieju. Mimo to, że pamiętamy wszyscy doskonale, jak po nominacji na trenera Adama Nawałki, jak to w mediach wyglądało, po tych pierwszych sparingach nie wyglądało to dobrze, ale stworzył kolektyw fajnych zawodników i zawodników, którzy też się liczą w swoich klubach europejskich. I tutaj poprzez tą umiejętności, które ta reprezentacja ma, poprzez kolektyw, który został stworzony przez trenera, są duże szanse, ale ja bym nie był aż takim hura optymistą, bo wyniki weryfikują jakiekolwiek spekulacje i tutaj trzeba poczekać do tych pierwszych meczy, pierwszych dwóch meczy, nawet po pierwszym meczu może już będzie wiadomo, jaki kierunek to będzie, bo wiadomo, po pierwszym meczu już jakaś ewentualna nerwówka może być, ale mimo wszystko patrzę optymistycznie na to. Kogo pan obstawia na bramkę? O, to jest pytanie do trenera, wydaje mi się, Nawałki. Mamy bardzo dobrą, akurat tą pozycję mamy bardzo dobrze obstawioną i tutaj czy Wojtek, czy Fabiański, czy nawet Artur Boruc, są to zawodnicy, którzy mogą grać na tej pozycji, a pokazały to Mistrzostwa Europy w naszym kraju, gdzie w pierwszym meczu Wojtek dostał czerwoną kartkę i okazało się, że Przemek Tytoń wszedł i bardzo dobrze sobie radził. Także tutaj jestem spokojny i tak jak większość chyba Polaków podziela to zdanie, że tutaj nie mamy problemów, ale to należy tylko i wyłącznie trenera decyzja, kto będzie występował. Po zakończeniu kariery piłkarskiej, czym się pan zajął i czym się pan zajmuje obecnie? No wiadomo, że przez ostatnie 10 lat byłem trenerem bramkarzy w FC Norymberga i akurat tam bardzo miło wspominam ten okres, bo to było po moim, właściwie po skończeniu już kariery sportowej i bardzo fajną propozycję otrzymałem pracy w tym klubie. Oni akurat awansowali w 2004 roku do Bundesligi. Potem się utrzymali, no i robili duże zmiany, potrzebowali troszeczkę ludzi z doświadczeniem boiskowym, no i akurat trafiło na mnie, także 10 lat, mistrzostwo, może nie mistrzostwo, bym przesadził, ale Puchar Niemiec w 2007 roku z mistrzem Niemiec, gdzie wygraliśmy 3-2, bardzo fajny mecz, bardzo fajne wspomnienia, także te lata były związane tylko i wyłącznie z Niemcami, czyli z pobytem w Niemczech i teraz obecnie jestem we Wrocławiu i poznaję na nowo jakby polską piłkę, bo wiadomo, ten kontakt był, ale teraz poprzez te mecze, gdzie jeżdżę na reprezentację, oglądam, chodzę na mecze Śląska-Wrocław, poznaję tą ligę troszeczkę od podszewki, zawodników troszkę bliżej, jaki poziom tej ligi jest, także poznaję to wszystko jakby troszeczkę od nowa. Czwartą ligą też się pan interesuje? To troszkę właśnie już tutaj z Pawłem Sibikiem, swoim kolegą reprezentacyjnym, rozmawiałem, że to nie jest jeszcze nie jest ten czas na to, ale wiadomo, że wywodzę się z Wałbrzycha, no to wiem, że Górnik Wałbrzych jest na pierwszym miejscu w tej samej grupie co Lechia, a Lechia jest w środku tabeli, także tą ligę też poznaję, bo wiadomo, że to też jest, w tych klubach też są chłopcy, którzy potrafią grać w piłkę i też trzeba ich wyłowić i puścić dalej do lepszych klubów, żeby się kształcili, żeby się rozwijali i żeby potem ewentualny splendor dla Dzierżoniowa, czy dla Wałbrzycha, czy jakiegoś innego klubu również był. Czyli możemy się spodziewać, że będzie pan gościem na naszych stadionach? Jeżeli tak się złoży, jeżeli tak będzie, to na pewno, bo mówię, to są, my musimy szukać. Wiadomo, że Legia Warszawa szuka innych zawodników, inne budżety i tak dalej, ale jest wiele klubów w Polsce, którzy bazują na zawodnikach właśnie z niższych klas ligowych czy rozgrywkowych i tych zawodników też można wyłowić. To są też ukryte talenty, które jeszcze nie są do końca rozwinięte. Co chciałby pan życzyć klubowi Lechia Dzierżoniów?
No spokojnej pracy, spokojnego utrzymania, bo wiem, że będzie reorganizacja i trzeba się utrzymać w pierwszej siódemce bodajże, czy ósemce, także duże zadanie stoi przed tym klubem. No i przede wszystkim dobrej pracy z młodzieżą, bo to jest przyszłość.